Jak ktoś jest purystą i mi powie, że ty kurwa głąbie mogłeś zrobić sobie miksturki. Witam panie i panowie. Dzisiaj, co ciekawe, wiem dokładnie co mam zrobić. Już przyszedłem przygotowany. W skrócie, idę do miasta wykonać, tak czytam z komórki w tym momencie, wykonać quest Bractwa, później idziemy do Lariusa. Znaczy i tak musimy, bo odebrać nagrodę od Galahada, to razem z tym questem, co tam dalej, powiadomić o znalezieniu czeladnika Torbena oraz Lucie, że tak powiem, poinformować, że... Chociaż nie, list Lucy nie znalazłem, bo cholera trzeba bandytów było, więc to na razie nie. I quest opiekunów Uxardasa wykonać, czyli takie no... Jest w ogóle... Time check. 19:15. Czy to jest późna godzina? No nie. Ale na pewno nie jest wczesna godzina, także się nie będę pierdolił. I tutaj te potworki, które widzicie, to wszystko będzie walone tak na sukę. Tylko, no nie teraz. Jeszcze parę odcinków. Ja już jestem tak blisko levela, tylko że nie mogę go wbić. Bo cholera... Questów muszę wykonać jeszcze ze 4-5. W ogóle, ty, mi 1000 expa brakuje. To może być, to już może być dzisiaj mieczywo. W sumie, no zaraz. A jeżeli chodzi o zmiany, bo będą zmiany, jak zwykle dzisiaj nagrywam, znowu podbiłem bitrate, już nie wiem, już może się powtarzam, może pierdolę głupoty, ale znowu podbiłem bitrate, tym razem 150 megabajtów. Nie pierdol, że krwiopij... Aż zapiszę, bo muszę uciekać, nie? Bo jest szansa, że mnie zatruje frajer. Podbiłem bitrate'ik, panowie i panie. To już jest... Nie powiem, że max, bo to nie jest max. Można podbijać dalej. Można w nieskończoność, można... To jest połowa maxa, o tak powiem. Max na OBS-ie wynosi chyba 300, a ja w tym momencie mam 150. Taka ciekawostka. No i co wam powiem, to się wszystko okaże w praniu, wyjdzie w praniu jak to wygląda. Mi się wydaje, że wygląda zajebiście. Co tu? Czemu pod wodą mi pokazuje, what? Co? Wy to widzicie? Że się pojebało. Krawędź złapało i że niby w model mnie wrzuciło, to dobry god hits. Pa. Co tu się dzieje? To już dobre bugi. Pa, i w górę mnie próbuje... Co? Przecież ten bug nie występował, jak się FPS miało zalokowane. O co chodzi? Co tu się odpierdala? Naprawdę, ten bug nie występował. Co? Wiecie, że tego się nie da bardzo odwiązać, że tak powiem. Pa, on w górę idzie. Jest opcja w sumie. Nie, no to paranoja. I on normalnie się w górę wsuwa, dobra. Załóżmy, że się odpsuje i nie skraszuje mi gierki. Załóżmy, no nie wiem, 50-50 jest. No. Git. Nawet agro nie zebrały. A ja straciłem wątek, bo mnie gierka kraszuje. A, że oczywiście jakość... panie i panowie. Może być dobra, może być zjebana. Bo zależność jest taka, że ty ze swojej strony musisz, nie ma innej opcji, jeżeli chcesz mieć dobrą jakość, to musisz wpieprzyć najmocniejszą jakość, jaką jesteś w stanie ty zaoferować ze swojej strony na YouTube'a. No i wtedy YouTube się martwi, nie ty. Ty już wtedy masz jaja wywalone, robisz co chcesz. YouTube się martwi, zajmuje się kompresją. I on to musi w taki sposób skompresować, żeby to, że tak powiem, na YouTube'ie było clean. Ale opcja jest tego typu, że jak uploadujesz w 1080p, to YouTube daje ci zjebanego kodeka. Dlaczego? No bo wszyscy uploadują w 1080p, także jak widać takiego materiału jest dużo.
A to oznacza, że statystycznie taki materiał ma mniejszą szansę na bycie bangierem. No, statystycznie do tych materiałów bangierowych w ten ATP jest również więcej. Ale tak jak mówię, po prostu jest więcej tego napieprzone na YouTubie. Czyli jak uploadujesz w 1440p i w 4K, to z kolei YouTube daje ci lepszego kodeka, bo te filmy są, nazwijmy to, niszowe, ale to nie szkodzi. Nadal w tych niszowych duży procent stanowią bangiery. No nie wiem, no i to też pokazuje, że bardziej profesjonalny materiał, nie do końca, ale po prostu taki jest YouTube. Czyli dajesz 4K, najmocniejszy bitrate, jaki jesteś w stanie, no i wtedy liczysz na to, że coś z tego będzie, że kamerka się nie spierdoli, że wygląd będzie wszystkiego okej. Powiedzmy. Koniec wywodu. Wracając do gierek. Dziękuję. A, no to podziękował. O, to podziękował. Pierdolę twoje złoto, ty biedaku. 200 golda mi dał. Ja pieprzę, ja potrzebuję nie golda. Musiały pojawić się problemy. Tylko, panie i panowie, expa. Bo golda mam. Nie najwięcej, ale ujdzie. Ja też nie potrzebuję jakoś zajebiście dużo na razie. Ja sobie poradzę. Tylko mówię, wykonać parę questów i... W ogóle dobrze stoję z goldem. Bez pierdolenia. I patrz. O, Galahad jest! Chcę używać magii, pieniędzy... No i patrzcie, jak poprosiłbym o miksturę, to by mi jakieś gówno dał. A jak powiem, chcę używać magii... No to on tu pierdoli, że może mnie nauczyć. No i nauczy faktycznie, ale... Może mi sprzedać tą samą potkę, którą normalnie by dał. Fakt, ona kosztuje 5k. Ale to nieważne, zyskujemy naukę. Możliwość nauki plus potę. O? To gdzie jest Larius w takim układzie? Przecież... Stój, tylko... Wow. Pojebało się coś. Przecież ja mam przesyłkę. Mam co? 15 godzina, czyli co, Larius o 12 tylko będzie? Nie kapuję. No powiedzmy, że okej, okay, że Larius będzie o 12, to idę się przekimać. Cholera. Co mi tam zostało? Quest opiekunów. Czy ladnik Torbena nie dał mi expa? Muszę wrócić do Xardasa, zapytać, czy... Że tak powiem... Lester do niego wrócił. Zjebało się wszystko. Honestly. To już miał być level za chwilę. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. A będzie... No nic nie będzie. Czy tam jest Larius? Ty jest, siedzi na ławce. Git. Nie mój problem. Nie wiem, ty mi fake. I co? Przesyłka Lariusa? No nie wiem, no panowie, to jest dramat. I on mi daje jakąś sakwę. Po cholerę mi da sakwę, ja level potrzebuję. W mordę. Ale pójdę do Xardasa, wykonam quest opiekunów w takim układzie. Także widzimy się u Xardasa. Ej, mam wrażenie naprawdę, że to będzie odcinek o pierdole... Wracam w ogóle po crashu. Że to będzie odcinek o wszystkim i o niczym, o pierdoleniu tak zwanym. No co?! Wy jesteście na... Zębate ziele. Panie i panowie. Ja przepraszam. Myślałem, że skraszowało znowu, coś się kręciło. Zębate ziele. Szkoda mi marnować tego tutaj nad śmietników, ale... Oni mnie doganiają. Czyli... Dobra, ja kumam, o co chodzi. Ilość kondycji na pasku determinuje, ile będę biegał na sprincie. To jest istotne. Bo ja myślałem, że przekombinuję, jak mam... ociupeńkę na pasku, to mogę biegać tyle samo, co mam fulla, bo to zawsze zużywa fulla. No nie. I okazuje się, że moja weryfikacja została dokonana. Weryfikacja mojej osoby.
Teraz tak, czy tu jest Lester gdzieś? Czemu tu nie ma Lestera? Czy on powinien być? Hej, ty! Co do... Nie. Post. I nie ma expa, a ja przyszedłem specjalnie do Xardasa. Ja jebix. Czekaj, niech się skończy bieganie. Specjalnie do Xardasa przyszedłem, żeby... O, męczy mnie to. Zmieszaj tytoń z mułowym grzybem. Z bagiennym zielem. Z miodem? O Boże. Wiecie, co jest najlepsze? Że ten, który potrzebuje za największą ilość expa, to był właśnie z miodem, a ja zmieszałem z bagiennym zielem i z grzybem. I spierdoliłem, bo miałem tylko tytoń. W ogóle jak wygląda tytoń w Gothiku? Jak to jest możliwe, że miałem dwa tytonie? O co chodzi? Ja wiem, że ziarna czerwonego pieprzu miałem podwójne, ale tytoń? Pierdolę. Nieważne. Zrobimy zadanie opiekunów i wrócę do Corinis. I wtedy... Ja oczywiście to utnę, żebyście nie widzieli tej podróży, bo to będzie useless. I w Corinis zagadamy z Abuinem ibn Jadirem. Ibn Omar Karit ben Hajjar Pokini. I tutaj w ogóle, jako że Lester powinien być, muszę mu zagadać o Xardasie. Bo on dalej siedzi w tej norze. W krzokach. O, pokrzywa. Ja pierdolę, i nawet nie ma dialogu? Idź ty w dupę. Tu w ogóle pierścień trzeba odpowiedni założyć. Ten... mroku. Czyli... tak to robisz. Jest teraz ten przygłup. W ogóle on wygląda jakby miał Uriziela w łapie, tak by the way. To jest model Uriziela z Gothica 1. I trzeba mieć pierścionek i mówisz do niego... Opiekunowie przysłali im cię do pomocy. On wygląda jak te popierdolone opytańce z Gothica 1, z końcówki. On mówi, że przygotowuje się do walki, idziemy zabić demona. No i w istocie idziemy zabić demona. Demon się spawni, jak słychać. O, i tu się też spawni mikstura zręczności. Mogę od razu wypić. Zresztą tego bliniego też mógłbym opierdzielić. Bo nigdy nie będę planował raczej z nich zrobić mikstury, honestly. No, ja je po prostu wpierdolę. No i tyle. Jak ktoś jest purystą i mi powie, że... Ty kurwa głąbie mogłeś zrobić sobie miksturki. Tak, tylko że miksturek nie mógłbym zrobić. Mógłbym, nie mógłbym. Wiecie dlaczego? Jest ograniczona w cholerę ilość z tych korzeni, tak? Nie korzeni. Szczawi królewskich. Także mógłbym, nie mógłbym. Ja muszę wszystko i tak przeznaczyć na smocze korzenie, pod potki siły. No, odpuszczę sobie w skrócie. I ten pierścionek można zdjąć. On jest tylko potrzebny, żeby się spełnili opiekunowie. Ten chłop tutaj byłby bez pierścionka. By the way. Także co, wracamy, widzimy się w Corinis, jak już gadam z Ibn Jadirem. Także sekunda. Zobaczmy, czy ja już mogę... A, w ogóle tu jest bania, nie? Bo tu jest... Patrzcie, bonus do many. Tylko to chwilę potrwa. Trzeba zapodać... cholerę. W opór. O. I mówisz... Ja pierdolę, jaka bania, ty. Coś takiego. Ale serio, no, faza wjechała. I many mi zwiększyło, nie wiem, 5 punktów chyba.
Taka ciekawostka. To znowu w returningu. Sprzęcik z returna. No tylko to chwilę potrwa, także... Trzeba poczekać, aż minie. Chyba dialog to też skończy. Hej, ty! Ta, dialog to niweluje. Tak? Słuchajcie, słuchajcie, ja pierdolę! Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Dalej falowało, ale już będzie git. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony... mam nową mieszankę tytoniu, grzybowy. Cywilni zostają pozbawieni swych praw. Nie pierdol, zero expa mi daje. Królewscy paladyni. Każdy, kto popełni... Ja się zaraz załamie. ...lub sprzeciwi się królewskiej straży. Podlega Mam. Surowej karze. Daj mi. Egzekucją tego prawa. Noż cholera. Wielmożny lord André. Każdy mieszkaniec Corinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, nie. ma obowiązek. No ja pierdolę. Się Ej, wiecie co? Do lorda André. Mi brakuje 1200 expa na level. I zamówienie Bengara? A dla kogo to było? Aha, dobrze. Będzie spotkać się u Lutero? To idę do Lutero na chwilę. Wszystko się popierdoliło, ja myślałem, że to jakieś levele będą tego. Oni mi dają... Ten mówi, że nie chce tytoniu palić. Siedzi cały dzień... Napierdala tę fajurę. Ale tytoń B. Mu nie pasuje. Nie, mój to jest B. Jego to jest... Bardziej mojszy jak twojszy, no coś takiego. Dużo by mnie to kosztowało. Usadzę Zora Fernando na sukę do więzienia i będzie level. Tylko to gówno znowu da, bo to ze 300 expa będzie. Także jebać. Ej, ty. Co? Przekazałem Jorze przesyłkę, teraz muszę się spotkać z Lutero. Pokaż. Co tu się stało? Pokaż. Ty, jest tytoń. O smaku jabłkowym, to chyba mogę mu, że tak powiem, dać. I próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Ale coś się spierdoliło. Czemu? Zamówienie Bengara. Aha! What? Przecież ja już się spotkałem z Lutero. Ale tam, gdzie stanął Adanos. Ani Inos, ani Beliar panowie? Nie mieli żadnej władzy. Wydaje mi się, że spierdoliłem właśnie coś w wątku gildii kupców. Ale nie trzymajcie mnie proszę za słowo. Co tu się stanęło? Nie mogę się zajmować wszystkim i wierzę w to. Przecież poszedłem do Jory. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ja to bojkotuję. Wiecie co? Ja to bojkotuję. Bo ja nie wiem, co się stało. Zobaczę tylko, czy ten tytoń miodowy, bardzo wyrafinowany, że tak powiem, kunszt Abuina się wpasuje. I nie da się nawet mu dać tego ścierwa pierdolonego. Dobrze, panowie, jako że wszystko się osrało, to będzie na dzisiaj tyle. Postaram się naprawić quest Lutero, chociaż nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, nie wiem, o co chodzi. Przesyłka Jory się, że tak powiem, popsuła. Ale mam nadzieję, że nie popsułem wam tym humoru, także trzymajcie się bardzo gorąco.